Marysiu, myślisz, że naszym prababkom, babkom, jako kobietom było łatwiej niż nam? Oj, myślę, że nie. Te gorsety, tak? Nie, myślę, że każdy czas ma swoje lepsze i gorsze strony. My jesteśmy absolutnie kobietami wyzwolonymi i pracującymi. Ja na przykład jestem bardzo ciężką, pracującą kobietą, zupełnie żadnej pracy się nie boję, to absolutnie mnie dotyczy. Proszę bardzo, wyreżyserować coś, skomponować problemu. Tak naprawdę bardzo dużo z tych zawodów, które opieram, to są męskie zawody. Czy producent muzyczny to też są z reguły. I hard ducha taki jest potrzebny. Mężczyźni, no i tak samo na planie właściwie jestem najczęściej. No jest, kobiet jest mniej, wiadomo, w tym zawodzie. I ja wtedy też w pewien sposób się często tak maskulinizuję trochę. Na przykład się śmieję, że nigdy na plan nie poszłam w spódnicy. Zawsze w spodniach. Świadomie czy podświadomie? Podświadomie. Też już uświadomiłam sobie tam to kiedyś, nie? Że na plan po prostu zawsze się jakoś tam maskuje swoją kobiecość, wiesz, paradoksalnie. Podświadomie, myślę, że raczej podświadomie to robię. Ale oczywiście płacimy za to ceny, myślę, że nie wiem, ale ja mam na przykład czasami taką naprawdę wielką tęsknotę, żeby rzeczywiście być taką kurą domową. Ciekawe jak długo. To znaczy, no, pewnie się nie nadaje, ale wiesz, ale gdzieś tam ta jest takie coś, żeby się nie musieć martwić o życie, wiesz, żeby był facet, który przyjdzie silną ręką, wszystko, wiesz, ustawił. Wiem, że ty interesujesz się takim zagadnieniem drugiego dojrzewania, czyli tak. Piękni 30-letni, którzy stoją na takim rozdrożu tak naprawdę i rozliczają siebie z przeszłości, ale też zastanawiają się nad przyszłością. No tak, ja myślę, że my jesteśmy takim pokoleniem trochę niedojrzałym cały czas. Mhm. Mówię o takim pokoleniu ludzi rzeczywiście w miastach mieszkających też i takich, którzy my byliśmy świadkami, prawda, przełomu, pamiętamy stan wojenny. Na naszych oczach to wszystko się dokonało. Dorastaliśmy w przekonaniu, że w ogóle jakiś piękny, złoty świat nas czeka, że na kapitalizm. Nas się tak, na nas, że na nas właściwie te najlepsze rzeczy tej wolności, jakby będziemy z niej korzystać. Tymczasem tak naprawdę my trafiliśmy w tą próżnię, dlatego że to pokolenie trochę starsze od nas bardzo dużo skorzystało na przemianach. Bardzo się w to wstrzelili, w ten taki, prawda, boom. Takie odrodzenie i tak dalej. Natomiast kiedy my dojrzaliśmy, to trafiliśmy akurat na ten dołek, kiedy to wszystko się załamało, kiedy wielkie bezrobocie było, kiedy naprawdę ten taki najbardziej trudny moment przeobrażenia, prawda? Kiedy naprawdę ten kapitalizm krwiożerczy był i tak dalej. Może troszkę przesadzam, oczywiście wyolbrzymiam, ale na pewno to było jakieś tam rozczarowanie i jesteśmy takim pokoleniem, które nie chce dojrzeć, które się boi dojrzeć. To mnie interesuje. Jest dorosłe dzieci. Może ja do końca o sobie tak nie chcę mówić. Mi się wydaje, że ja już to mam za sobą, ale jest dużo takich osób. Ja wiele takich osób widzę wokół siebie. Tak, odpowiedzialności, nawet na założenie rodziny. Zobacz, jak późno teraz większość osób właśnie zakłada rodzinę, ma dzieci. To jest ta granica wieku się bardzo przesunęła. To jest właściwie w tej chwili po 30. Większość osób się... W dużych miastach z pewnego środowiska takiego inteligenckiego, powiedzmy. No. Ale coś w tym jest. I to zagadnienie cały czas mnie interesuje. Jestem ciekawa, co będzie dalej z tym pokoleniem. O nas się mówiło pokolenie X, że nie mamy żadnej rewolucji, że nie mamy żadnego... Bo rzeczywiście tak było. No nie mieliśmy się przeciw czemu buntować. To te opowieści jeszcze tam naszych rodziców o opozycji i tak dalej z wypiekami na twarzy się słuchało. Tak, mistyczne filmy. Tak, tak, ale jakby my nie braliśmy czynnie w tym udziału, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Nie było się przeciw czemu buntować za bardzo, bo w tej chwili to już wszystko się unormowało, możemy się buntować przeciwko kapitalizmowi. I właśnie przeciwko brukowcom, przeciwko tym całemu temu blichtrowi. Można się totalnie buntować przeciwko konsumpcyjności dzisiejszego świata, tej komercyjności. Buntujesz to jest okropne. Się? Ja się buntuję przeciwko temu cały czas. Tak. Krótko. Ale powiedziałaś o tym, że też masz to za sobą, ten proces, w zasadzie to drugie dojrzewanie przeszłości. Do czego doszło? No tak, ale nie to, na przykład sama nie założyłam jeszcze rodziny, prawda?
I myślę, że to jest... Ale wiesz, że jest to sprawa priorytetowa? Znaczy uznajesz, że rzeczywiście to... Uznajesz, tak, że to jest... To jest... Myślę, że do tego się dojrzałam właśnie, żeby zrozumieć, że rodzina jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Jednak... Powiedz, kiedy myślisz o relacji damsko-męskiej, to wiążesz ją z przyjaźnią? Bardzo silnie, tak. Dlatego, że uważam, że w każdym związku jest taki moment, że ta namiętność się wyczerpuje no, po pewnym czasie i wtedy musi zostać coś więcej. Po prostu trzeba być osobą, z którą się lubi przebywać, z którą się lubi spędzać czas. To jest strasznie ważne. Więc dobrze się rozglądać za dawnymi, znaczy za przyjaciółmi, prawda? Tak, dla mnie w ogóle przyjaciele są strasznie ważni i mam naprawdę, mogę powiedzieć szczerze, że mam kilku prawdziwych przyjaciół w życiu i no, że miałam szczęście naprawdę, że spotkałam ich na swojej drodze. Łatwiej. Są dla mnie bardzo ważni. To są ludzie, z którymi często też pracuję i z którymi dużo robimy, ale są też takie okresy, kiedy nic nie robimy razem, nasze drogi się rozchodzą, a i tak jakby cały czas no, jesteśmy blisko. No, przyjaciele są dla mnie bardzo, bardzo ważni. Łatwiej ci się przyjaźni z kobietami czy z mężczyznami? Dużo przyjaźni się z kobietami. Jestem taką, nie jestem kobietą, która się boi innych kobiet, bo są takie. Nie traktuję kobiet jako żadnej rywalizacji czy coś w tych kategoriach, wręcz przeciwnie. Uważam, że przyjaźń kobieca jest bardzo fajną rzeczą. Wbrew pozorom kobiety uważam, że są lojalne wobec siebie bardzo i dla mnie jest ważna taka lojalność kobieca. Solidarność. Solidarność, tak.